Widzów, dzień dobry TVN, witają aktualnie m.in. Ewa Drzyzga, Paulina Krupińska i Maciej Dowbor. Teraz dowiedzieliśmy się, że do tego grona dołączyć ma jeszcze jedna postać. Podobnie jak Adam Małysz, który niedawno zawitał w paśmie, jest ona zawodowo związana ze sportem. Nowe twarze w Dzień Dobry TVN, w porannym paśmie Dzień Dobry TVN, zaszły pewne zmiany. Z rolą prowadzącej pożegnała się Anna Senkara, a jej miejsce zajął Maciej Dowbor. Mężczyzna ma już za sobą debiut u boku Sandry Hajduk-Popińskiej. Na oficjalnych profilach programu w mediach społecznościowych pojawiło się kilka migawek dokumentujących to, co działo się wtedy w studiu. W komentarzach widzowie ocenili jego występ. Werdykt był jednogłośny, wybór Macieja był strzałem w dziesiątkę. Dowbor nie jest jedyną osobą, która dołączyła do ekipy. Wśród prezenterów pojawiły się znane postacie, których moglibyśmy się nie spodziewać w takiej roli. To m.in. Adam Małysz i Krzysztof Zalewski, nowa prowadząca w Dzień Dobry TVN. W mediach niedawno głośno było o tym, że do programu dołączy jeszcze jedna kobieta. Na początku spekulowano, że będzie to wokalistka Mary z Polski, jednak ta zaprzeczyła w swoich mediach społecznościowych. Teraz natomiast pojawiły się informacje, że grono prezenterów uzupełnić ma Anita Włodarczyk, lekkoatletka i trzykrotna mistrzyni olimpijska. Ujawnił to Bartek Jędrzejak, który nawiązał do sportsmanki podczas rozmowy z Jastrząb Post. My się z Adamem znamy, kilka razy razem pracowaliśmy. Adam ma świetne poczucie humoru, w lot łapie to, co na planie trzeba robić. Sprawdził się świetnie, a przed nami jeszcze kilka znanych nazwisk, chcemy gwiazdy przybliżyć i pokazać zupełnie z innej strony. Przed nami Piotr Adamczyk, Anita Włodarczyk i jeszcze kilka, ale nie mogę wszystkiego powiedzieć.